Ladies and gentlemen, Damen und Herren. Mamy czwartek, 31 dzień miesiąca stycznia roku już 2013, gdy przystępujemy do tego nagrania. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek podcastu Jakiegoś Tam. No i to jest tak naprawdę najdokładniejsze określenie, jakie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć nic dokładniej, bo sam nie wiem, co z tego wyjdzie. Czy to będzie początek jakiejś serii, takiej właśnie podcastów, czy czegoś. Mogę jedynie dodać, że jest to odcinek w ramach projektu Geek Cloud, a Geek Cloud to marka należąca do PDA Site. Co to jest PDA Site? Sobie sprawdźcie sami na pdasite.pl. Nawet nie mogę, słuchajcie, powiedzieć, że to jest podcast bez nazwy, dlatego że żyjemy w czasach, w których no prawie wszystko już jest wymyślone, zarejestrowane, zajęte i nawet podcast bez nazwy istnieje. Prowadzi go od kilku lat Maciek Skwara, którego przy okazji z tego miejsca pozdrawiam. To się wytnie. Ale nie zatrzymujmy się na tym być może pesymistycznie brzmiącym akcencie, że wszystko już jest wymyślone, zarejestrowane, zarezerwowane, ponieważ dzisiaj mamy kontrprzykłady tego. Są tutaj ze mną ludzie, którzy robią coś wyjątkowego, którzy zbijają się ponad ten powszechnie panujący marazm i uniformizm, a są to mianowicie troje reprezentantów Hackerspace'u Kraków, których teraz przedstawię, a potem powiem Wam, o czym będziemy w tym odcinku mówić. Więc są to po kolei Maria Skrzypek. Oj, cześć. Cześć, tutaj Maria Skrzypek. Jestem współfundatorką Hackerspace Kraków i członkiem zarządu. I ogólnie zajmuję się ogarnianiem tych wszystkich ludzi, żeby szli w jakimś sensownym kierunku. Jakub Skrzypnik, mój współprowadzący w tym odcinku. Co prawda może współprowadzącym nie jestem, bo to jest mój pierwszy odcinek, tak więc ja się tu dopiero przyuczam. Każdy ale się... tak, cześć, jestem Jakub Szybnik, też należę do Hackerspace'u Krakowskiego. Właściwie nie wiem, co ja tu robię, poza tym, że na razie remontujemy, chociaż na ostatnim remoncie mnie nie było, ale jestem i się z tego cieszę. Tak, uprzedzasz fakty, natomiast ja uprzedzę fakt, że zawsze ktoś musi zacząć i zrobić coś po raz pierwszy, jeżeli w ogóle ma to robić. Więc zaprosiłeś tych ludzi, jesteś współprowadzącym. Zaprosiłeś też Wiktora, który siedzi po mojej lewej stronie, czego nie widzicie, ale za chwilę usłyszycie. Tak, jestem Wiktor, jestem członkiem Hackerspace'u, nikim konkretnym, ponieważ wszyscy są równi. Jestem również prywatnym hejterem Jakuba Skrzypnika. To się nie wytnie. Nie, takie smaczki słuchacze uwielbiają. Jestem jego prywatnym hejterem, a oprócz tego... No nie wiem, prawdopodobnie będę mógł coś ciekawego powiedzieć na temat wypraw międzyhackerspace'owych. No to o tym wszystkim, o czym już zajawki mieliście, będzie mowa, ale najpierw będzie mowa o czymś innym, o czymś zupełnie fundamentalnym, elementarne pytanie na sam początek. Co to w ogóle są te hackerspace'y? Hackerspace to jest takie miejsce, ono przyjmuje różne nazwy, jak makerspace, jak Hackspace. To są takie miejsca, gdzie zbierają się hakerzy, czyli ludzie, którzy lubią grzebać, lubią psuć różne rzeczy, naprawiać różne rzeczy, dowiadywać się, jak one działają, zmieniać trochę ich działanie i ogólnie grzebać się troszeczkę w wszelakich dziedzinach, żeby poszerzyć swoją wiedzę. I Hackerspace to jest takie miejsce, gdzie oni się zbierają, gdzie mogą wspólnie pracować nad różnymi projektami, gdzie mają dostęp do wszelakich narzędzi, no i przede wszystkim poznają nowych ludzi i mogą współpracować. No to powiedziałaś, co się robi w takich hackerspace'ach, jaki jest cel istnienia takich organizacji. Kto może należeć do takiego hackerspace'u? To może wy się, chłopaki, wypowiedzcie. Kto należy faktycznie? Jacy ludzie najczęściej się spotyka w takich hackerspace'ie? A kto potencjalnie może się zapisać?
No generalnie każdy może się zapisać do takiego hackerspace'u. Po prostu sobie przyjść. Ostatnio mieliśmy przykład, że nie są nawet to młodzi ludzie. Przyszedł sobie pan w wieku około 50 lat, który zajmował się rolnictwem na co dzień i chciał sobie je, że tak powiem, zmechanizować, ale nie na to, żeby kupić nowy traktor, tylko wymyślić coś nowego i mieliśmy spotkanie z tym panem dotyczące tworzenia jakiejś maszyny, która by zajmowała się polem i wyszło dużo różnych ciekawych pomysłów, które mamy zamiar realizować. Także haker to nie jest tylko osoba, która po prostu sobie siedzi przed komputerem i się włamuje do obcych rządów, czy robi inne różne działania terrorystyczne. Przeciwnie, to nie jest właśnie taka osoba. Właśnie, nie. Należy rozróżnić dwa sformułowania, haker i cracker. Cracker to jest ten zły, haker to, jak już Marysia rzekła, jest to osoba, która chce niszczyć rzeczy, ale składać je od nowa. Tak, dźwięki tutaj różne niezidentyfikowane, które się dobywają, które co bardziej uważni słuchacze wyłapują, to są dźwięki worków z węglem obsuwających się pod naszymi częściami ciała, którymi się z nimi stykamy, my dwaj, to znaczy Wiktor i ja, dlatego że takie tutaj umeblowanie ciekawe występuje póki co. Będzie o tym mowa w dalszej części odcinka. Więc to był najstarszy człowiek, zgadza się? A ty jesteś najmłodszy, czy jesteś młodszy od ciebie? To ty jesteś najmłodszy, tak? Prawdopodobnie jestem tu najmłodszy, no, chociaż... Chyba, żeby liczyć syna Szymka. Ale był tu jakoś tak więcej razy niż jeden? No nie, ale był na warsztatach. Właśnie, warsztaty też Szymka. A jeszcze był tutaj ten Piotrek na remontach. Jak pamiętasz, jak żeśmy byli po Gładź i jechaliśmy razem do Kastorami, no. To tak to on był. Dobra. Z drugie gimnazjum. No. Ile lat? Druga gimnazjum, tak? Tak, druga gimnazjum. Syn Szymka? A ty nie znam. Ojej, to chyba z 10 lat, coś takiego. Okej, okay. A ty masz 16 i chodzisz teraz do? Do pierwszej technikum. Na informatyka się kształcisz, technika. A wy może też tak, jak już uzupełnijcie dane o sobie, co chcecie powiedzieć? Poza tym, że jesteście z Hackerspace'u. Ja chodzę do liceum, mam 18 lat, jestem nieco starszy od Skrzypa. No co ty nie powiesz? Marysia, może coś o sobie? Ja jestem na studiach, studiuję informatykę na Politechnice Krakowskiej. I właśnie dzisiaj obroniłam tytuł inżyniera, także jestem z siebie bardzo zadowolona. Nie chwaliłaś się. Chwaliłaś się. Chwaliłam na Facebooku. No to gratulacje ponad dyktafonem Zoom H2 w tej chwili. Tak, wiedziałem o tym odsunęło się właśnie trochę węgla. Ja się jeszcze nie przedstawiłem, słuchajcie. Krzysiek Maczyński, geek, interdyscyplinarny freelancer. I po tym wprowadzeniu możemy wgłębić się w tematykę hackerspace'ów i tak może zacznijmy od rysu historycznego, że od kiedy na świecie w ogóle istnieją hackerspace'y? Skąd to się wzięło? Tutaj generalnie mógłby się wypowiedzieć Mirek, bo z tego co pamiętam, z tego co czytałem, pierwszym takim oficjalnym hackerspace'em, który powstał, był Seabase berliński, w którym... Jesteś pewien, że pierwszy? No, nie jestem pewien, właśnie, że... Wydaje mi się, że pierwsze hackerspace'y były związane w ogóle z kolejnictwem i to w ogóle było też ciekawe. A czy to nazywało się hackerspace? Pociąg space? Wiesz co, nie wiem jak to się wtedy nazywało, ale sama idea już wtedy się gdzieś rodziła. To byli zapaleńcy związani z kolejami, którzy lubili się spotykać, coś tam sobie grzebać. Bardzo dużo hackerspace'ów jest w USA, bardzo dużo jest w Niemczech, tak jak już wspomniał Wiktor. Największym jest chyba Seabase. No i my w Polsce też gdzieś tam powolutku nadrabiamy. Jest już działający hackerspace w Warszawie, w Szczecinie, chyba też w Poznaniu i w Grabówce. Tak, w Poznaniu. No i my jako Kraków nadganiamy. Tak, miałem do czynienia z człowiekiem z hackerspace'a. Pozdrawiam, Czepol, z Poznania właśnie. Widziałem też grupy i zapoznałem się z tym, jak to tam wygląda. Widziałem też grupy dyskusyjne hackerspace Wrocław i hackerspace Miasto. Ale oni bodajże są w fazie takiej dopiero planowania, takiej jak wyście byli. To i tak dobrze, pół że roku to się temu, rozwija w miarę. To nie zmienia faktu, że fajnie, że powstają i że kolejne miasta się przyłączają do nas. Pierwszy w Polsce był ten warszawski, prawda? On już jakieś dwa lata co najmniej. Dlatego zastrzyk sobie. Dosyć rozwinięty hackerspace, chociaż cały czas tam remont, to jest ciągły remont. Aczkolwiek już się da coś zrobić w porównaniu do naszych.
No, Hackerspace warszawski, poza tym, że jest, jakby reprezentuje Warszawę, to reprezentuje również wszystkie hackerspace'y Polski. Także oni również posiadają domenę hackerspace.pl z informacjami na temat polskich hackerspace'ów. Aha, czyli oni wzięli na siebie taką rolę po prostu informowania reszty świata o też innych swoich odpowiednikach, no, innych miastach. Są przedstawicielami, jako że byli pierwsi, więc jakby poczuwali się do tego, żeby reprezentować całą Polskę, nie tylko Warszawę. Miło z ich strony. Dopowiem tutaj, że również w Bielsku-Białej ja rzuciłem taką ideę, która no, nabiera masy krytycznej, być może kiedyś nabierze masy krytycznej, ażeby powstał hackerspace tutaj do kolegów z organizacji, w której do niedawna byłem, czyli Podbeskidzkiej Społeczności Użytkowników Jądra. Jeśli ktoś z niej słucha, kieruję słowa zachęty. Słuchajcie, pilnujcie tej masy krytycznej, żeby ona przyrastała, a nie ubywała. No to jeszcze poczekamy 2 lata. Ale możemy Was powspierać. Tak jak Was Warszawa. Niepotrzebne dyskretki wyzwać. Dobrze, nie uprzedzajmy faktów, bo to jeszcze nie to pytanie. Teraz pytanie, jakie tutaj w kolejności przypada, to jest na jakiej zasadzie w ogóle taki hackerspace działa? Co? Są sobie spotkania co jakiś czas? Są jakieś imprezy czy jakieś warsztaty? No, co się tak ogólnie dzieje? To zależy od hackerspace'a tak naprawdę, bo najciekawsze w hackerspace'ie jest to, że każdy jeden hackerspace jest inny i każdy jeden hackerspace troszeczkę inaczej podchodzi do realizowania tych nie, jakby nie było wspólnych idei. I jest różnie. Zwykle to jest tak, że to jest przestrzeń jako taka, do której przychodzą członkowie i coś tam sobie regularnie grzebią, jeżeli się umawiają o tym między sobą. Natomiast również jakby niezależnie od tego są organizowane również różne warsztaty, różne wykłady, różne spotkania towarzyskie, różne wyjazdy, o czym później, także... Czemu później? Teraz jest dobry moment, żeby powiedzieć. Teraz jest dobry moment o wyjazdach? A, nie, chodzi o wyjazdy do innych hackerspace'ów, to będzie. No właśnie. Więc... Własnej agendy się nie trzymasz. Tak, bo tutaj zdradziliśmy troszkę warsztatu, ja tutaj zapoznałem gości, no słucha prowadzącego zapoznawałem już wcześniej troszkę z tym, o czym i w jakiej kolejności mniej więcej chcemy mówić. Mamy to obgadane, to nie jest tak, że siadamy i nagrywamy z marszu. Trochę tak, bo dowiedzieliśmy się o tym całym planie jakieś 10 minut temu, a ja tak się mało odzywam, bo to jest moje pierwsze nagranie, tak więc nie dokładnie wiem. A wasze nie? Was dwojga? Czy występowaliście już? Moje jakieś? Nie. Ja już udzielałam w związku z hackerspace'em, i kilkoma konferencjami, które organizowaliśmy w Krakowie, występowałam razem z kolegą w Radiu Nowinki, to jest Radio Studenckie Politechniki Krakowskiej. Pozdrawiamy kolegów radiowców z Politechniki Krakowskiej, nowinkarzy. Jaką formę więc ma Hackerspace? Bo czy to jest takie luźne stowarzyszenie po prostu, że ludzie są i jest fajnie, czy też ma to jakąś formę na papierze? W naszym przypadku jest to fundacja, którą założyliśmy. Natomiast, co pewnie jeszcze się będzie powtarzać wiele razy, Hackerspace to są przede wszystkim ludzie i ich pomysły, i ich wiedza, i ich chęć nauki i wymieniania się tym, co wiedzą i doświadczeniem. Czyli to jest całkowicie oddolne, a forma wszelkie tam, prawda, czy fundacja, czy coś innego, czy podczepić się pod coś, to jest wtórne, to ma służyć tylko po prostu. Tak, to jest jedynie forma celom prawna, która jakby gdzieś tam no, musi być, żebyśmy byli w stanie niektóre rzeczy realizować, chociażby pozyskiwanie różnych funduszy, czy wynajem miejsca. Natomiast jakby nie jest to najważniejsza część, to jest tylko takie minimum, które pozwala nam funkcjonować i pozwala nam myśleć o innych sprawach. Tak, jest to tak bardzo słuszne, że aż węgiel pod wrażeniem... Bambary łoty.
Nie przypomniałem. Dobra, wytnę się. Tak, jest to na tyle bardzo słuszne, co mówisz, że aż węgiel pod wrażeniem się właśnie obsunął z wrażenia. Zatrzeszczał z radości. W każdej takiej organizacji, czy mającej postać formalną, czy nie, żeby skutecznie działała, muszą być jacyś liderzy. Tu było tak, z tego co opowiadałaś mi wcześniej, że liderzy byli na początku i skrzyknęłaś razem z kolegą grupę ludzi, która zaczęła się po prostu powiększać i szukaliście miejsca i tak powstał Hackerspace. Tak to się odbyło? Zaczęło się od pomysłu. Razem z Mateuszem Hrychem pojechaliśmy do Warszawy i tam poznaliśmy Hackerspace Warszawa. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby założyć coś takiego w Krakowie. I w sumie po kilku miesiącach zaczęliśmy działać nad tym projektem. Później przyłączył się Mirek Woźniak, który wraz ze mną jest formalnym fundatorem fundacji. No i już we trójkę, czyli ja, Maria Skrzypek, Mateusz Hrych i Mirek Woźniak, jesteśmy w zarządzie. Natomiast ten zarząd to nie jest, tak jak powiedział wcześniej Wiktor, tutaj wszyscy są równi. To my jako zarząd w zasadzie odpowiadamy tylko za to, żeby inni członkowie Hackerspace'u nie musieli myśleć o takich sprawach jak finanse, fundacji, jak wynajem, jak płacenie rachunków. Tylko żeby mogli się poświęcić robieniem projektów. My w zasadzie oczywiście jakiś tam posług wśród nich mamy, natomiast to nie o to chodzi, żebyśmy my im mówili, co mają robić, tylko o to, żeby oni sami wychodzili z inicjatywą, a my w zasadzie jesteśmy tylko po to, żeby im to umożliwić i im w tym pomóc. Oczywiście, natomiast to umożliwianie, nie rządzenie się, tylko umożliwianie na pewno wykracza poza tę granicę, bo do samych takich ludzi, którzy mają po prostu sposób na wypełnienie papierków, no to by się ludzie nie garnęli, to znaczy coś spowodowało, że ten wasz impuls, to wasze rzucenie wici, że te wici zostały uchwycone przez różne osoby i te osoby zaczęły napływać. To wymaga pewnego charyzmatu. Możliwe, natomiast ja nadal jestem pod wielkim wrażeniem, jak duży mamy odzew i jak ta społeczność dynamicznie przerasta i jak się rozwija już w zasadzie powolutku poza moim wpływem. Ja cały czas gdzieś tam wierzę, że to nie jest kwestia nas jako indywidualnych jednostek, które mają niesamowitą charyzmę, chociaż to może po części też. Ale raczej kwestia tego, że sama idea jest na tyle kusząca dla tych wszystkich geeków, hobbystów, crafterów i nerdów. No-life'ów. Czemu nazywamy ich no-life'ami, skoro ich życie jest całkiem ciekawe, skoro zajmują się wieloma różnymi rzeczami, mają niesamowitą wiedzę. Nie było, polecam odcinek wcześniejszy, w którym jest mowa o tym, jakiś z zeszłego roku, w którym jest mowa o tym, że to jest wręcz odwrotnie niż się zwykle myśli. Ale pytanie może w takim razie do Kuby. Ile osób macie w Hackerspace'ie i jakie to są osoby? Szczerze mówiąc, nie wiem, ile jakiego rodzaju osób, członkowie. Aczkolwiek na liście jest zarejestrowane, ile tam? 50, 60 osób jest na liście? Ponad 200. Mówicie o liście, tak, o liście mailingowej, tak, w której się wszystko, tak, kręci. Akurat na Facebooku mamy ponad 300. Tak, a w samym... Polubień. Ostatnio było 256. I no, to była taka ogromna liczba. Tak, ale w samym Hackerspace tak na moje oko było może tak przychodzi 30 osób jakoś tak z tych wszystkich osób, które się udzielają, to jakoś właśnie tak 30 osób przychodzi i są tu różni ludzie, młodzi, starzy, najstarsi, najmłodsi, jak tu właśnie słyszeliśmy. Nie są to też tylko informatycy, chociaż jest to właśnie większość ludzi, którzy właśnie studiują kierunki informatyczne, elektroniczne też pracują w różnych firmach, chociaż nie do końca. Mogę otworzyć. Dobra, zrobię przerwę, bo to się wytnie. To może się ojej, ale będzie dużo cięcia w tym odcinku. Może jakoś zatrzymać? I rozerwane zostało to nagranie, ten odcinek na dwoje, urwany podkład, rozdarty,
Myślałem, że nie trzeba będzie w ogóle zatrzymywać, że szybko się skończy to, co się tam odbywało, co właśnie spowodowało tą przerwę, a mogłem to też tak połączyć, zszyć zgrabnie, żebyście się nawet może nie zorientowali, ale postanowiłem, że jak już zdradzamy tyle kuchni, to że wam powiem tak z dwóch plików. To składam, oddzielonych kilkoma minutami, ponieważ wkroczył pierwszy członek ekipy remontowej, a mianowicie jej dowódca, czyli Artur, otrzymał on od Marysi twarde diktum, recenzję dotychczasowych swoich poczynań i ludzi, którymi dowodził, a także wytyczne na temat ciągu dalszego. No to ja skorzystam z tej przerwy i przekażę to, co by inaczej mogło umknąć, a mianowicie insajderskie pozdro dla futrzaka, miłośnika kolei oraz pozdrowienia od Kuby dla Anety. Dwie informacje jeszcze też dorzucę, że wspomniana podbeskidzka społeczność użytkowników Jądra to w skrócie PSUJA. Może się ten skrót przydać, jego podanie do wiadomości, chociaż już kiedyś był, ale tak dla przypomnienia. No i jeszcze powiem, że tak w sumie wyłapałem podczas obróbki takie stwierdzenie Kuby, że on się dowiedział 10 minut przed nagraniem, że będzie współprowadził ten odcinek i że on w ogóle będzie, więc ja nie wiem, co on próbował naściemniać. Może się wzorował na kimś, kto faktycznie czegoś takiego doznał w innym mieście 4 dni wcześniej. No ale zapewniam was, że tak nie było, to znaczy ja już od kilku dni na IRC-u i na Skype'ie z nim to omawiałem, więc To nie wierzcie jemu, wierzcie mi. No to zapraszam na drugą część odcinka. Robi zadoniczkę. Tak, zadoniczkę robi Artur, który... Krzesło. Którego właśnie słyszeliście, przyszedł tutaj. Nie należy on do Hackerspace'u, jednak... Należy. A, należy on, ja myślałem, że nie. Dobra. A więc Artur, który należy do Hackerspace'u i który jest szefem remontu toczącego się tutaj od początku, kiedy ta siedziba jest. Tak. O którym pewnie będzie jako jeden z projektów jeszcze mowa. To Wiktor, może pytanie do ciebie. Jaka jest specyfika tego hackerspace'u właśnie krakowskiego, tak na tle wszystkich innych, bo ty wydaje się, że znasz ich najwięcej. Wydaje mi się, że trudno mówić o specyfice, skoro jeszcze nie ma nic charakterystycznego oprócz tego, że lokal jest pusty. Natomiast... Lokal pusty, zabrzmiało topologicznie. Kurczę, no. No, znajdujemy się w ścisłym centrum Starego Miasta, więc to na pewno... No to dobra, no to względem Londynu jesteśmy nieco lepiej usytuowani, ponieważ jesteśmy bardzo blisko dworca, a londyński hackerspace znajduje się dosyć daleko od centrum, na obrzeżach centrum. Właśnie, to może przeskoczmy troszkę i powiedz teraz o tym londyńskim hackerspace'ie, bo widzę, że już nawiązujesz do tego, i nie możesz tego sobie zmieścić, aż cię pali do tego, żeby o tym opowiedzieć. Opowiedz, dobrze to zrobić. Znaczy, no, powinienem zacząć od tego, że postanowiliśmy, skłonieni tym, że zobaczyliśmy ze znajomym, który również tutaj należy do hackerspace'a, mimo tego, że był tutaj w zasadzie raz, albo dwa razy. Zachęceni tym, że w internecie ostatnio bardzo łatwo znaleźć bardzo tanie bilety lotnicze w obrębie Europy, postanowiliśmy wybrać Londyn jako cel naszej wycieczki, a w zasadzie z tego powodu, że jednak należymy do tego hackerspace'a, a ja nieco bardziej niż on udzielam się w nim, bo przychodzę tutaj i check-inuję się prawie zawsze na Foursquare'ze. Jesteś nawet majorem. Tak, jestem tutaj majorem. Wyparłem tę koleżankę. Postanowiliśmy, że podczepimy to pod ideę hackerspace'ów, ideę właśnie wymieniania doświadczeń międzynarodową, jakoś między hackerspace'ami w całej Europie i na całym świecie. I postanowiliśmy po prostu jako pierwszy cel
naszej wyprawy po dojechaniu do Londynu skierować nasze kroki do ichniejszego hackerspace'a, jednego z trzech. Dostaliśmy przywitanie właśnie w miarę ciepło, dostaliśmy angielską herbatę i zostało nam opowiedziane wszystko, co w zasadzie można gołym okiem zobaczyć w londyńskim hackerspace'ie. Zostaliśmy oprowadzeni po ich lokalu. No i mogę opowiedzieć o specyfice ich lokalu, bo jako społeczności no, myślę, że 2 godziny to jest zbyt mało, żeby w zasadzie poznać tych ludzi do końca i dowiedzieć się nieco więcej. To dajesz o lokalu. Co szczególnego? Co szczególnego? Mają naprawdę bardzo duży warsztat. To znaczy, to jest ten sposób, że nie wiem, czy to jest reguła, ale warszawski hackerspace na przykład i nasz w planach też posiada część do robienia jakichś właśnie takich craftingowych bardziej rzeczy. Oprócz tego, że elektronika to nie wiem, warszawski hackerspace chyba bawi się w drewnie, w metalu, w różnych takich innych akcesoriach. Natomiast londyński hackerspace jest pod tym względem bardzo dobrze wyposażony. Mają frezarki, mają urządzenia do wytrawiania części elektronicznych, mają frezarki, mają ten. Mają urządzenie do cięcia laserem. Tutaj gdzieś było coś, co miałem pokazać. Nieważne. Raczej nie pokażę. Nie pokażę, ale pokażę tutaj wszystkim obecnym. Co oni jeszcze mają? Mają naprawdę masę przeróżnego badziewia, z którego można coś skonstruować i w zasadzie to pomieszczenie jest tam u nich największe. Mają tam, tak jak w zasadzie u nas, quiet room mają, czyli odpowiednik naszego chill roomu, w którym można siedzieć i w ciszy, bez interakcji z nikim. No life'ować. Kontemplować. Mają wyświetlacz, mają rzutnik. Mają naprawdę bardzo dużo napojów energetycznych w takim lobby, w takim przedpokoju swoim. Mają też własny bodajże audio tour po hackerspace'ie, to znaczy wchodząc na jakiś tam adres można odsłuchać tak jakby. Przy każdej charakterystycznej rzeczy jest numerek, który można wprowadzić na tą stronę i posłuchać o tej rzeczy. Bardzo ciekawa rzecz dla takich newcomerów, którzy przyjdą na nich pierwszy raz. Mają kuchnię, w której jest okno, które zamykają bananami, nie pytajcie. No i przede wszystkim taki odpowiednik naszego soft roomu, czyli miejsce, w którym najwięcej się dzieje. Czyli siedzą ludzie, rozmawiają, jest tam powybudowanych parę drukarek 3D, które ostatnio u nich są też właśnie w miarę świeżym tematem. Wisi nawet sygnalizator świetlny. Pytałem ich, skąd go mają, powiedzieli, że leżał gdzieś. Tak, o drukarkach 3D polecam poprzedni odcinek, czyli Geeky After Party 2012. Dużo tam o tym było, ponieważ zeszły rok obfitował w takie dość istotne wydarzenia w tej dziedzinie, o których warto było powiedzieć. Drukarki Primera są, że tak powiem, w modzie u nas. Bardzo się temat wybił na tak, bo u nas też jest inicjatywa tworzenia drukarek 3D, co prawda nie znam jej, poza tym, że na grupie robią straszny spam, nie potrafią sobie umieścić wszystkiego w jednym tagu. Ale są bardzo aktywni i jest to największa grupa związana z drukiem 3D w Polsce. Także... Tak, i jest projekt właśnie, że każdy robi własną drukarkę trójwymiarową. Jak to jest? Ile to osób robi tych drukarek? Ja się nie znam. Kilkanaście. Kilkanaście. Zaraz pojawi się Frodo, także może Frodo coś powie na ten temat, bo on jest jednym z drukarkowiczów i ma potężną wiedzę na ten temat. Więc założyliście największą grupę miłośników właśnie drukarek 3D, tak wypłynęła obec samoczynnie w Polsce. Wypłynęła samoczynnie i trafiła na dobry grunt. Tak. No, trafiło się trochę hakerów, którzy właśnie tym się lubią zajmować, właśnie bardziej rzeczami takimi obiektami fizycznymi, a nie tylko złożonymi z bitów. To jest jedna z tych inicjatyw, które wypłynęły kompletnie oddolnie, także... Tak, to specyfika... Czy krzyknęli jakoś na warsztatach, czy... Słucham? Nie, pojawił się Szymon, który stwierdził, że on się zajmuje, że zbudował sobie drukarkę 3D
Aha, i w sumie po... potem jakoś już poleciało. Pewnie po grupie. To nam tutaj też trochę uzupełnia tą kwestię specyfiki, no bo ta specyfika wychodzi w projektach właśnie. Taki projekt, w którym staliście się liderami w Polsce, jest czymś, co poczesne miejsce nadaje Hackerspace'owi Kraków jako młodej organizacji rozbłyskającej jako gwiazda na mapie tego, co się ciekawego w Polsce dzieje dla geeków, dla aktywistów, dla ludzi, którzy obserwują tego typu inicjatywy. Skoro już tak płynnie przeszliśmy do projektów, no to co oprócz tej grupy drukarkowej? Co jeszcze tutaj w tym Hackerspace'ie hakujecie? No oprócz ustawicznego remontu. Powstaje kilka różnych projektów. Nie wiem, chłopaki chyba się bardziej orientują niż ja. Tak, Wiktor, możesz opowiedzieć na przykład o naszym duchu? Projekcie. Tak, o duchu. No, tak. Duch to jest w ogóle wszystko w jednym centrum zarządzania światem, centrum informowania. Znaczy, generalnie mamy tutaj w Hackerspace, na pewno jest jeszcze oprócz mnie jedna osoba, nie wiem jak z tobą, Skrzypie, którzy bardzo interesują się tematyką gry Portal i całej otoczki technologicznej, która się wokół niej jakoś roztacza i zainspirował nas motyw centralnego komputera, który tym wszystkim zarządza. I pierwszy projekt, który w zasadzie na papierze powstaje i jakieś działania ku jego rozwojowi już się toczą. Piszemy powoli oprogramowanie, jest skonstruowanie. To ma nazwę, nie wiem, inteligentnych pomieszczeń, inteligentnego domu. U nas to będzie na nieco większą skalę. Mamy nadzieję sterować z jednego jakby komputera, który będzie miał, nie wiem, otoczkę jakiegoś takiego żywego organizmu, z oświetlaniem w Hackerspace, czujnikami rozpostartymi po całym lokalu, jakieś komunikacja wewnątrz, z IRC-em. Tak, bo mamy bardzo rozwinięty kanał IRC-owy, na którym rejestrowanie, kto wchodzi. Tak więc... Który ty założyłeś? Tak, ja założyłem ten kanał. Tak więc jeśli chodzi o kanał, to tam się też umawiamy na przykład na różne takie szybsze, że tak powiem, akcje dokładnie remontowe. I jest tam tu na przykład może tak jak jest to właśnie w londyńskim Hackerspace, z tego co słyszałem, jak ktoś wchodzi do Hackerspace'u, to automatycznie robią mu zdjęcie i pojawia się informacja na kanale, że ktoś wszedł do Hackerspace'u. Można zastosować to u nas wraz z innymi informacjami. Jest też bot, prawda, który tworzycie? Tak, co prawda bot się posuwa do przodu bardzo wolno, ale właściwie się zaczyna. Ale się posuwa. Tak. Powoli, ale nie ustawiam. Mam zamiar w weekend go trochę posunąć. Ruszyć z projektem do przodu. Mam nadzieję, że uda mi się coś zaimplementować do niego. Znowu zniszczyłem dyskusję. To powiedzcie o jakimś innym projekcie. Jakie są jeszcze? Duży projekt, nie wiem, czy mogę o nim mówić, ale powstaje... Będziesz mi się stawić wszystkich słuchaczy. Znajdę was. Duży projekt, który teraz powolutku się rozwija, to jest Aircasting. To jest projekt dość spory, który ma jakby zbierać informacje na temat poziomu zanieczyszczenia w Krakowie, ponieważ... Bo generalnie chodzi o to, że w Krakowie to powietrze nawet nie tyle, co trzeba pogryźć dobrze, ale kiepsko się odbija niż w innych miastach. Punktowy pomiar czy lidarem? Tego nie wiem. Nie znaczy, cały zamysł polega na tym, by skonstruować urządzenia, które będzie można, nie wiem, nosić ze sobą po całym Krakowie i korelując to z pomiarami GPS, nanosić na mapę Krakowa i w jakiś sposób obrazować zanieczyszczenia w poszczególnych punktach, aby móc, nie wiem, w jakiś sposób przekazać odpowiednie informacje do władz. Nie wiem, jakie to ma daleko idące cele, natomiast generalnie pomysł jest taki, żeby osoby wyposażone w urządzenie, które już jest skonstruowane w taki sposób, że w innych przypadkach dostaliśmy tylko projekt, który będziemy na własną rękę realizować, ale on współpracuje z apką androidową, która właśnie wysyła tak jakby do serwera dane o zanieczyszczeniu.
Generalnie to my się zajmujemy tą częścią, która pobiera informacje i jesteśmy tą, która bada, a to, co oni będą już robić z tymi informacjami, to raczej nasza sprawa. Chociaż też możecie jakoś ciekawie przeanalizować. Trochę nasza, bo mieszkamy w Krakowie. No tak, ale to nie wiem, kto się będzie zajmował. Co ma zamiar zrobić z taką informacją, że tu dzieje się zanieczyszczenie? Wy możecie zrobić coś lepszego. Nie wiem, nie przyjdą z odkurzaczem, nie zaczną wciągać powietrza. No nie, ale co możesz na przykład wybrać jakąś dzielnicę na spacer lepszą niż ta, w której mieszkasz na przykład. Psem w masce gazowej. Oprócz takich projektów, które się tutaj toczą, które wymagają jakiegoś dłuższego czasu, są też takie jednorazowe rzeczy. Na przykład z tego, co słyszałem, były dwa razy, ale skończoną liczbę razy. Warsztaty Arduino się odbyły, była impreza sylwestrowa tak w integracyjnym celu. Czy to też jest jakaś ważna część życia hackerspace'u? Bardzo ważna. To znaczy w ten sposób w sumie pozyskujemy chyba najwięcej członków, że dowiadują się skądś o warsztatach, stwierdzają, że fajnie, że chcieliby się czegoś nauczyć, przychodzą, przyprowadzają znajomych i gdzieś to się tam toczy dalej. Poza tym to jest też fajny sposób, żeby pokazać, bo te warsztaty były skierowane głównie do ludzi może nie tyle nietechnicznych, co po prostu nieobeznanych z elektroniką i z Arduino, więc to jest fajny sposób, żeby pokazać ludziom, że żeby należeć do hackerspace'a, można nie mieć żadnych zupełnie zdolności elektronicznych i my ich nauczymy. Bo właśnie to się wydawało nie tutaj, prawda? Nie. Bo właśnie w ten sposób pozyskaliśmy, nie wiem, czy członka, czy zainteresowanego człowieka, o którym już mówił Skrzyp, czyli właśnie tego najstarszego, nie wiem, czy członka Hackerspace'u to znaczy. No chyba tak, bo jeżeli... Bo on dowiedział się o Hackerspace'ie i właśnie słysząc o warsztatach Arduino, które we wrześniu organizowali, bo mnie jeszcze wtedy nie było w Hackerspace'ie. I postanowił właśnie poszukać informacji na temat Hackerspace'a, przechodził akurat tędy, zapukał w szybkę. Otwarliśmy. To było właściwie tak, że my sobie tu siedzieliśmy z Wiktorem, to było po Sylwestrze czy już? To było po Sylwestrze, tak. Tak, siedzieliśmy sobie tutaj z Wiktorem, sprzątaliśmy po Sylwestrze i w pewnym momencie przyszedł pan tak z ulicy, się zapytał, czy tu są Hackerspace'y i wyjaśniliśmy mu, na czym to polega, co my tu robimy i on wyszedł ze swoją własną inicjatywą, że chce właśnie, że tak powiem, zmechanizować swoje rolnictwo, czyli jakby stworzyć jakąś maszynę, która mu to ułatwi znacznie bardziej. I umówiliśmy się na spotkanie, jak już mówiłem, na którym żeśmy obgadali takie różne projekty i prawdopodobnie Hackerspace będzie to realizował. Zobaczymy. No to w takim razie powiedzcie jeszcze o takim aspekcie finansowym. Skąd bierzecie pieniądze? Czy składki członkowskie są, z tego co wiem, zamierzacie dopiero, żeby były? Na razie polegamy głównie na naszym jak na razie jedynym sponsorze, którym jest Lunar Logic Polska. Na warsztaty dostawaliśmy salę za darmo też w ramach sponsoringu od różnych organizacji. Pierwsze warsztaty odbywały się w 5. liceum. Natomiast drugie warsztaty, które były całkiem niedawno, odbywały się w jednej z sal Google krakowskiego. Natomiast tak, planujemy pobierać składki członkowskie, niewysokie. Natomiast na razie się z tym wstrzymujemy, dlatego że czekamy, aż powstanie elektroniczny zamek, żebyśmy mogli w jakiś sposób nadzorować to, no żeby członkowie, którzy będą płacić składki członkowskie, mieli stały dostęp do Hackerspace'a, a ciężko każdemu dorabiać klucze. To czy oprócz współpracy właśnie ze sponsorami, z tym strategicznym, można powiedzieć, sponsorem, który Wam funduje ten lokal i właśnie bieżące wydatki i takimi jednorazowymi na przykład na salę, to czy jakaś współpraca między Wami a biznesem, czy między Wami a innymi organizacjami, no nie mówię o Hackerspace'ach, bo to już mówiliście o kontaktach z Hackerspace'ami innymi, ale z innymi na przykład tutaj krakowskimi organizacjami występuje? Owszem, komunikujemy się z Maternalization i współpracujemy z nimi. To jest organizacja, która zrzesza miłośników druku 3D
i w zasadzie nasi zapaleńcy poświęceni drukowi 3D, jak i ich, wspólnie łączą siły, żeby zbudować jak najwięcej drukarek 3D, więc z nimi współpracujemy w takim kontekście. Współpracujemy również z Web Muses, to jest bardzo ciekawa inicjatywa w Krakowie, która ma być takim łagodnym wprowadzeniem w świat programowania, głównie nastawionym na kobiety, natomiast mężczyźni również się tam odnajdą. Ktoś jeszcze? No z tym rolnikiem, prawda, to też jest biznes, prawda, zdecydowanie jak najbardziej. Myślę, że jeżeli jego wydajność wzrośnie o 50%, co prawda z tego 49 zabiorą urzędnicy unijni, ale z tego 1% wam 1 promil odpali jako sponsor. Współpracujemy również z GDG Kraków, to jest Google Developers Group, to jest grupa, która zajmuje się programowaniem szeroko pojętym i również z nimi się kontaktujemy. Również SCKRK Kraków. Jest bardzo dużo tych różnych organizacji i inicjatyw w Krakowie, które są poświęcone programowaniu i wszelkim innym ciekawym zagadnieniom około informatycznym. Staramy się współpracować z jak największą ich ilością, dlatego że wychodzimy z założenia, że... W kupie raźni. W kupie raźni, tak. Tak, w ramach jeszcze współpracy z innymi hackerspace'ami, to ty, Kuba, skombinowałeś trochę sprzętu z Warszawy, bo tam się walały wręcz całe góry jego, więc chętnie tak. Się go odstąpili waszemu pustemu lokalowi. Wcale nie są to góry sprzętu, bo chodziło po prostu o kilkanaście napędów dyskietek, które do jednego małego projektu nam się przydały, który polega na, że tak powiem, graniu muzyki poprzez stację dyskietek. Na pewno ktoś widział już na YouTubie nieraz, jeśli tak, to proszę sobie zobaczyć pod hasłem Floppy Music. Polega to na tym, że się dowolny kontroler, mikrokontroler albo po prostu komputer podłącza do dużej ilości stacji dyskietek, najlepiej największej, żeby było więcej kanałów. I po wrzuceniu pliku, na przykład w formacie MIDI, takie napędy dyskietek odtwarzają ten utwór na podstawie częstotliwości, które wydają silniki w tych stacjach dyskietek. Wiktor pewnie może coś więcej powiedzieć, bo on się tym zajmował tak osobiście. No tak, postanowiliśmy w ramach Wigilii Hackerspace'owej, która oficjalnie się nie odbyła, jednak przyszliśmy tutaj tuż przed Wigilią porozmawiać i posiedzieć na węglu. Mieliśmy zamiar skonstruować z kilku napędów dyskietek właśnie takiego grajka, który grałby nam kolędy. Jednak dostaliśmy te napędy dyskietek w tak krótkim czasie od rzeczonej Wigilii, że no, nie zdążyłem skonstruować ich tak, na tyle, żeby działały. Jednak na Sylwestrze. Na Sylwestrze już ten projekt w miarę zadziałał. Tylko, że to jest rzecz bardzo spontanicznie działająca, bo przyniosłem to na warsztaty ostatnie w zeszłą sobotę. Leży to przede mną, potwierdzam. Istnieje faktycznie. Nie ściemniają. To teraz może tak zapytam się was o indywidualne wypowiedzi, o wasze role. Powiedzmy, co szczególnego wy robicie w Hackerspace'ie? Zaczniemy może od Marysi. Ojej. No, jesteś liderką, prawda? Ale tak jako zwykły członek, tak po prostu. No. Jako zwykły członek? Coś tutaj, jakąś szczególną swoją działkę, powiedzmy, masz, że za ten kąt, za to pomieszczenie, za to, że to jest twoja dziedzina. Tamta kuchnia z piecem opalanym węglem, być może. Cudowne ich nie sam. Zaraz mnie tutaj zabiję wzrokiem. No pomijając oczywistą kwestię tego, że jakby jestem współodpowiedzialna za założenie tegoż przedsięwzięcia, ja zajmuję się głównie kontaktami z ludźmi, to znaczy rozmowami z zarządzaniem tym, żeby tutaj to, co robią, miało jakieś ręce i nogi. Przez jakiś czas bardzo długo się zajmowałam papierami, ale później Mirek to ode mnie przejął, za co wielkie mu dzięki, ale pewnie będę mu jeszcze pomagać w tej kwestii. W każdym razie raczej takimi sprawami typowo organizacyjnymi. Opieprzaniem ludzi. No, pozdrawiamy Mirka. Ale też docenianiem. Czasem. Czasem. Czasem.
Ale ogólnie tym, żeby to wszystko nie wymknęło się spod kontroli i żeby wszelakie prace przebiegały w miarę sprawnie i miały jakieś ręce i nogi. Tak, no to po twojej prawej ręce jest Wiktor. Co prawa ręko, Wiktorze, ty robisz? Co ty zrobiłeś dla Hackerspace'u? Napędy dyskietek ożywiłem. Jak już się przedstawiałem na samym początku naszego nagrania, jestem prywatnym hejterem skrzypa. Oprócz tego, no, udzielam się jak mogę. Przychodzę na warsztaty i przychodzę do Hackerspace'a, kiedy nikogo w nim nie ma, po to, żeby posiedzieć i poobserwować, czy nie przychodzi jakiś rolnik, który... który nagle się zachce dołączyć do Hackerspace'ów. Trudno cokolwiek, nie wiem, mi powiedzieć na temat tego, co robię, bo nie robię nic konkretnego. Wszystkiego po trochu. Wszystko po trochu. Ale tego jest dużo, to znaczy z tego, co już tutaj usłyszałem, a pewnie to jest taki wierzchołek góry lodowej, bo jakbym codziennie widział życie tego Hackerspace'u, to byłbym pod dużo większym wrażeniem niż już jestem, a zapewniam was, drodzy słuchacze, że jestem pod znacznym i byłem już postanawiając, no, proponując Kubie taki współpracę nad takim odcinkiem, no to uznałem, że temat jest warty zgłębienia i podzielenia się z wami w formie właśnie odcinka. Czy rzeczywiście tak jest, to wy już ocenicie. Natomiast pozostał właśnie mój współprowadzący ten odcinek, czyli Kuba. Powiedz, ty oprócz tego, że jesteś the king of Irt's Channel, tak, to... Dokładnie. Ja założyłem właśnie kanał Irtowy. Główny troll. Tak, zacząłeś bota pisać, który tak, na nim się udziela. Bronię kanału przed różnymi złymi mocami z internetu. Flagę P ustawił, czyli tak, paranoid. Ale już ją zdjąłem po... Nie bronisz. Nie, flagę, po nie. Interwencji. Nie, to chodzi o flagę R, ale o flaga P została wydana domyślnie przy rejestracji kanału. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to też robię wszystko po trochu, bo generalnie na dwóch warsztatach nie było z przyczyn osobistych, aczkolwiek ogólnie przychodzę na różne spotkania remontowe, sylwestrowe i innego tego typu w Hackerspace'ie. Z takich rzeczy swoich to jeszcze nie uczestniczyłem dużo w żadnym projekcie, ale mam taką inicjatywę, żeby w Hackerspace jakoś promować sprzęt, taki retro komputery, dokładnie. Żeby na przykład prezentować komputery takie 8-bitowe i 16-bitowe w Hackerspace, żeby każdy, kto jest jego członkiem, mógł sobie przyjść i z nich korzystać. W Sylwestrze w Hackerspace przyniosłem właśnie C64, chociaż co prawda... Co to jest C64? A co to jest C64? C64 to jest komputer firmy Commodore z 64. Miałem tak, swego czasu. Tak, też mam dwa, które nie działają już. Będę miał trzeci, spalił się zasilacz, do tego czasu działał. Tak, będę miał trzecią płytę, która działa. Chodzi o to, to jest taki komputer 8-bitowy z procesorem 6502 i 64 KB RAM. Ja miałem, że jest 6510. Tak, Motorola. No to jest model procesora, ale generalnie architektura jest ta sama. Więcej o tym możecie się dowiedzieć na Wikipedii i nie wiem. Jak o większości rzeczy, o których... Tak. Tak. No i prawdopodobnie w moim przyszłym podcaście, który zamierzam założyć sam. Bo to generalnie z mojej perspektywy to wygląda tak, że według mnie skrzypnik Kuba potrafiłby okiełznać ten oto plastikowy kubek do tego, żeby połączyć się z Ircem, ponieważ tak. Używanie sprzętu retro uważam za survival. A możesz mi powiedzieć, jaki procesor posiada ten kubek i ile pamięci? O tym właśnie mówię. Słuchajcie, takie pytanie może interesujące też tutaj wielu spośród słuchaczy. Czy jest jakieś przecięcie, czy przecinają się jakoś idee Hackerspace'ów i idea wolnego i otwartego oprogramowania? Jak najbardziej. Wspieramy. Wielu członków jest zaangażowanych w projekty open source'owe i aktywnie wprowadza w nich zmiany, więc to nie jest tylko tak, że czerpiemy, ale również coś dajemy z siebie. Również jesteśmy związani z inicjatywą Open Hardware, czyli otwartymi planami
różnych sprzętów, które można samodzielnie zbudować. Między innymi w ten sposób są budowane drukarki 3D w naszym hackerspace'ie. Jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby wiedza była wolna i ogólnodostępna i wierzymy w to, że im większa swoboda w wymienianiu się wiedzą, tym więcej ciekawych i nieoczekiwanych rzeczy może powstać. Z tego co pamiętam, utrzymujemy też kontakt z Free Labem w jakiś sposób chyba. A to nie jest w Warszawie? Nie, Free Lab to jest taka organizacja, która jeździ po Polsce i reprezentuje swoją, że tak powiem, swój pogląd na różne sprawy. Oni mają, że tak powiem, mają wieś na własność, którą chcą zrobić niejedne. Tak, grabówka, która ma wieś, jedną chatę. Jeśli się nie mylę, to spotkałem się z nimi na przystanku Woodstock. Tak, ale chodzi o to, że oni chcą założyć tą chatę niezależnie od całego świata. Chcą zrobić takie samo wystarczalne miejsce. Tak, z ludźmi z grabówki spotykaliśmy się już kilka razy. Są to bardzo pozytywni ludzie, jak sami siebie określają, są to ludzie, takie połączenie hakerów i hipisów, więc bardzo ciekawi ludzie. Mają bardzo dużo ciekawych projektów, takich bardziej w stronę wsi, natomiast współpracujemy z nimi. Chyba taki, czytałem jakiś taki ich manifest na tym przystanku Woodstock, tak, wydawali się tacy trochę... Pod względem, gdy chodzi o technologię, no to pro, natomiast gdy chodzi o profil anarchizmu, to taki socjalistyczny, że tak się wyrażę. Mi tam się podobała idea nawracania punków na Linux. To było świetne. No, więc przejdźmy w takim razie do pytania takiego chyba ostatniego z takich bardzo konkretnych, mianowicie to jest pytanie do ogółu, do was wszystkich. Chciałbym, żeby każdy z was coś dorzucił do odpowiedzi na to pytanie, mianowicie o plany, to znaczy jakie są wasze perspektywy, które już obecnie wydają się do uchwycenia, jakie są marzenia, gdzie chcielibyście być za rok, za 5 lat, co mieć zrealizowane? Na pewno chcielibyśmy skończyć remont. Chciałem ci powiedzieć. Ja też chciałem to powiedzieć. Nie, nie ma tak łatwo, musicie dodać coś bardziej oryginalnego. Chcemy tutaj wprowadzić trochę więcej mebli, trochę już ożywić to miejsce. Na pewno potrzebujemy stworzyć zamek elektroniczny, zacząć pobierać składki. Natomiast gdzieś tam w przyszłości na pewno z mojej strony jest taka chęć, żeby znaleźć jakieś miejsce, które będzie dużo, dużo większe i bawić się na większą skalę, tak porównując bardziej do C-Labu. Seabase'a, Boże, co ja wredzę? No Seabase'a w Berlinie. Może kiedyś. Dobra, kiedyś. Także to z mojej strony, że na pewno się rozwijać, na pewno coś fajnego robić. No i mnóstwo różnych projektów tutaj, koledzy. Skoro o lewicy była wzmianka, to pójdziemy tym razem po twojej lewej ręce, czyli do Kuby. Przekażemy głos. No jeśli chodzi o takie plany, no to jest właśnie, jak już powiedzieliśmy, skończyć ten remont i właśnie rozpocząć wszystkie projekty, które już mamy pozaplanowane. Jak już będziemy mieć gotowe miejsce, to na pewno będzie to łatwiejsze. Na przykład no i tak, no i rozpocząć taką... tak, nawet węgiel nam się tu sypie z wrażenia. Rozpocząć taką... Możecie sobie wziąć ten kawałek na pamiątkę. Jak mówiliśmy ze 3 odcinki temu, kiedyś mikrofony węglowe były popularniejsze. W tej chwili ten Zoom się tak patrzy na ten kawałek węgla z pewną dezaprobatą, jak na taki rupiec stary. No ale Kuba, to dla ciebie tematy. Kawałek węgla jest... Bo ty tutaj chcesz opalać te piece węglem, nie? Ja nie chcę, bo ja nie posiadam takiego skilla, to bardziej Wiktor się specjalizuje w paleniu piecem. Ja się specjalizuję w jego gaszeniu. Dobra, dokładanie węgla do pieca. To ja cię zgaszę, że nie to moja kolejna. Znaczy dajmy Kubie dokończyć. To tak, ten kawałek węgla jest zażenowany jakością tego mikrofonu, aczkolwiek jeśli chodzi o to, jak już doszliśmy do tematu ogrzewania, to tak, piecem tutaj palimy i z tego co wiem, nie ma jakichś większych planów, żeby dawać sobie centralne ogrzewanie czy kaloryfery, bo ten piec bardzo ładnie pali. Chyba jedyne co powinno się przydać, to jeszcze szkolenie z ludzi co do palenia, no ale wracając do tych planów,
które już mieliśmy, no to taka ciągła działalność wtedy, że każdy ma kartę bądź inny sposób do dostania się do hackerspace'u, może sobie przyjść, coś porobić i nie jest to tak, jakby powiem, ustalane, że tylko jak ktoś jest, to właśnie swoją drogą będzie system, że tak powiem, ewidencji osób w hackerspace'ie, że będzie można na przykład sprawdzić na kanale bilcowym po wydaniu odpowiedniej komendy, kto jest w hackerspace'ie, to już jest w projekcie duch. I wszystko jest w projekcie duch. Tak, projekt duch to jest wszystko. Tak, projekt duch to jest projekt wszystko. Iwer projekt. Centrum sterowania światem, no. To Wiktor. No ja czuję się zobowiązany, aby powiedzieć, że planujemy więcej podróży po świecie celem poznawania nowych hackerspace'ów. Z hackerspace'em przez świat. Generalnie ta moja wyprawa, z hakiem. Nasza wyprawa, która miała miejsce w połowie stycznia, miała również zahaczyć o Szwecję, ale warunki pogodowe spowodowały, że nie mogliśmy tam polecieć. Można było się spotkać z hakerami ze Szwecji. To by też, myślę, ciekawe doświadczenie było. Ale jeszcze wszystko przed nami. Hackerspace dopiero... Nie wiem, czy jestem. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale dopiero powstał. Więc myślę, że takie plany też będziemy mieć. Żeby na wszystko jeszcze mam czas. Dokładnie. Dobrze, a czas nasz tego odcinka dobiega końca, więc powiedzmy jeszcze o kontakcie z wami. To znaczy, jeżeli słuchacze zainteresowali się hackerspace'em Kraków, czy z innych miast chcą to być może powielić, jakoś zdolować, bądź z Krakowa dołączyć, czy też przyjść zobaczyć, to gdzie mogą was znaleźć? Mogą was znaleźć na waszej stronie www. Zacznijmy może od tego. Dobrze, nie będzie. Nasza strona www to jest hackerspace-krk.pl lub też skrócona wersja, to znaczy hskrk.pl. Właściwie ten hskrk.pl to jest taki bardziej wewnętrzny adres, ponieważ na niego jest przypięte bardzo mnóstwo domen, które spełniają różne wewnętrzne zadania. Jednakże sam adres bez żadnej subdomeny prowadzi do głównej strony hackerspace z przekierowaniem, ale wkrótce mamy przejść na własny serwer i własny blog. Bo póki co blog trzymamy na Tumblr. Na Tumblrze, dokładnie. A nie wiem, jak to się W każdym razie jesteśmy też na Facebooku, jesteśmy na Twitterze. Jesteśmy na Ircu. Tak, jesteśmy na Ircu. Kanał ircowy to hackerspace.krk w sieci Freenode. Serwer. Z kratką z przodu. Ale to jeżeli ktoś wchodzi na Irca, to wie, że ty... Tak. Na Google Plusie też jesteśmy. No. Robiliśmy kilka hangoutów. Na Twitterze. Już mówiłam. Tak. To jeszcze adres e-mail podajcie. Jeszcze na GitHubie jest. Adres e-mail to info@hackerspace-krk.pl. Natomiast może jeszcze warto dodać, gdzie w zasadzie fizycznie się znajdujemy. Bo tak, jeśli słuchają tak, jak najbardziej. Jeżeli słuchają nas ludzie z Krakowa, albo tacy, którzy chcą przyjechać do Krakowa w najbliższym czasie. Chociażby. Tak, to znajdujemy się na ulicy Radziwiłłowskiej 20/2. Wszyscy powiązani z hackerspace'em wiedzą, że na domofonie widnieje hurtownia i tam powinni dzwonić. Ale no to jest tak, że dzwońcie do hurtowni, a to hackerspace. Magia. W każdym razie, gdyby ktoś zapomniał którykolwiek z tych wszystkich adresów, to najłatwiej jest nas wygooglać. Albo sobie ściągnąć tego podcasta. To jeszcze może kontakt z liderką. Tak, jakby ktoś miał na osobności nie z przypadkowym hackerspace'em czy ze zbiorowością tym. Ja w internecie figuruję jako MM Skrzyp i mam maila w Gmailu, także jakby ktoś bardzo chciał. Również jako maria@hackerspace-krk.pl też można mnie tam jakoś nagabiwać. Dobrze, więc żegnają się z wami. Może tym razem zacznę od siebie, czyli dwaj prowadzący ten odcinek, Krzysiek Maczyński, czyli ja. I Kuba Skrzydł. No ja tym prowadzącym prawie, że nie byłem, no ale coś tam powiedziałem. Oj tam. Oraz goście, których Kuba zaprosił, czyli Maria Skrzypek. I Wiktor Marki Wiktor.
I przypominam, jak zwykle, że możecie ten odcinek kopiować, pobierać w części lub całości, odtwarzać publicznie, pobierać, polecać swoim znajomym, komentować tam, gdzie się pojawi, w szczególności na Facebooku pojawi się link do tego nagrania. Lubcie GeekCloud na Facebooku i zaglądajcie na zapowiedzi, spodziewajcie się tego, co będzie w przyszłości, że tam zapowiedzi się pojawią. A jeżeli chcecie szczególnie wyrazić swoje poparcie w taki najbardziej namacalny sposób, to również możecie sponsorować GeekCloud poprzez, najlepiej to robić poprzez geekcloud.pl. Bardzo stara, znaczy bardzo nieaktualna horrendalnie strona, ale jedna rzecz najważniejsza działa, mianowicie sponsoring bez zarzutu, więc zapraszam. O, Hackerspace też możecie jak najbardziej zasponsorować. I możecie też wchodzić na naszego czata, który również jest w sieci Freenode, kanałem końcowym, kratka PDA site, pisze się PDA-site. Cześć. No strzałko, ziomusie, hakierzy. Solkoż was tak ostatnio zrąbałem, nie? Mądry chłopaki jesteście. W sumie nic do was nie mam. Znaczy właśnie mam. Mam pytanko. Jest taki temat. Najpierw techniczne sprawy. Kompa mam wyjebanego na maksa, nie? Gościu w sklepie powiedział to samo, co mój trener na siłce, że więcej się nie da, nie? 12 GB RAM-u, 3 nagrywareczki, 2 karty graficzne Ultra Behemoth Monster Pro GTX, słuchawki stereo, budowa wyciszana, podświetlana, klawiatura bezdotykowa i tak dalej, nie? I tak, włączam taki programik, zyskowałem, nie? Magic Hip Hop Maker, nie? I wyskakuje mi takie coś, nie? Invalid Serial, nie? I pytanko teraz, co ja muszę jeszcze dokupić, żeby mi to działało, nie? No. To weźcie tam między sobą ustalcie, który tu do mnie przyjedzie, nie? Mi to ustawi, żeby działało, nie? Ja też mogę wpaść, ale wtedy będzie inna rozmowa, nie? Spoko, żartowałem, nie musi. Na odpowiedź czekam do jutra. No to czuwaj. Geek Cloud. Audycja nie tylko dla geeków. A ty co słuchasz tej audycji, pedale? Uszy cię swędzą?